DICE podczas swojego streama przedstawiło nam parę ważnych informacji o Battlefield 5. Otrzymaliśmy wygląd i szczegóły o polu treningowym, gameplay z mapy Panzerstorm, daty dodania najbliższej zawartości w grze zaczynającej Teatr Wojny, a dodatkowo otrzymaliśmy skórki Arras do paru broni i resztę bonusów w grze. I to wszystko wam dzisiaj przedstawię. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od mapy Panzerstorm, z której mamy gameplay. Ukazany mamy tu krajobraz wiejski, pola i farmę, która stanowi główne zabudowanie na tej mapie. Bodaj zaznacza, że jest to duża mapa, gdzie oczywiście główną rolę grają pojazdy, co widać na wideo. Mapa z bardzo otwartym terenem, której zabudowania da się doszczętnie zniszczyć, zostawiając piechocie krzaki czy drzewa, za którymi mogą się schować przed pojazdami. Panzerstorm wygląda całkiem dobrze i zostanie dodana 4 grudnia wraz z kampanią Ostatni Tygrys, a dwa dni później, 6 grudnia, zacznie się pierwszy rozdział Teatru Wojny, z nową zawartością w grze, co jest dobrą informacją, bo 2 tygodnie po premierze dostaniemy kolejną już zawartość. W następnym tygodniu będzie oficjalna premiera Battlefield 5 20 listopada, a wraz z tym wiele nowych filmów i informacji, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby tego nie przegapić. A teraz przejdźmy dalej. Teraz podana pole treningowe, czy jak to woli, Practice Ranch, do którego DICE się mocno przyłożyło i jak wiecie z poprzednich filmów, będzie to miejsce, gdzie będzie można poćwiczyć i trochę się podszkolić. DICE przedstawiło nam gameplay, jak to będzie wyglądało. Pole treningowe jest stworzone na Hamadzie i mamy tu 4 różne miejsca do trenowania. Zwykłe pole, gdzie testujemy broń i strzelamy do manekinów, pole do ćwiczenia naszego aima, gdzie na czas strzelać będziemy do celów w bliskiej odległości. Pole do latania, gdzie do wyboru będziemy mieli typ samolotu, a startować będziemy z lotniska. I co jest dużym plusem, to podczas lotu będziemy strzelać do botów w samolotach. I oprócz tego ostatnie pole z pojazdami naziemnymi, gdzie na czas będziemy mogli jeździć po mapie. Szczerze prezentuje się to dla mnie dobrze, bardzo fajna opcja dla każdego. Czy do wypróbowania typu broni, czy możliwość podszkolenia się w jakimś aspekcie gry. A wy co o tym sądzicie? Będziecie tego używać? Pole treningowe zostanie dodane wraz z mapą Panzerstorm i Ostatnim Tygrysem. Odblokowując skórki podczas drogi do Battlefield 5, zastanawiałem się, jak one będą wyglądać. I już mam odpowiedź. DICE zadało nagrody dla tych, którzy zdobyli skórki przez granie w drogę do BF5 i można je już założyć na swoją broń. I są to skiny Arras do MP28, KM Luisa, Gewera M95-30 i Selbladera M1916. I wyglądają one identycznie jak te zdobyte w Battlefield 1. Dla mnie dobrze się wpasowują, ale każdy ma inny gust. A dodatkowo żetony na unikalne mundury spadochroniarzy również zostały dodane do BF5 i można już odebrać w zbrojowni zarówno skórki, jak i mundury. No i to tyle w tym materiale. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych materiałów z Battlefield 5, których będzie teraz całkiem sporo. Piszcie, co sądzicie o nowej zawartości i jak wam się ona podoba. Ja jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!